Proszę panią Kurdzie. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w mieście zwanym Krakowem, przy ulicy Warszawskiej, w Akademiku Szkoły Teatralnej Krakowskiej, rozgorzała bardzo intensywna dyskusja, gorąca dyskusja, w której brał udział siedzący tu Olgierd Łukaszewicz i jego student z roku, niejaki Wojciech Przoniak. Dyskusja była bardzo intensywna i w ramach tej dyskusji Wojciech Przoniak wyrzucił przez okno pokoju w Akademiku patelnię, krzycząc na Olgierda Łukaszewicza: pamiętaj, artysta musi być wolnym człowiekiem, jak pójdziesz po tę patelnię, to nigdy nie będziesz artystą. No i proszę. Mamy dzisiaj jednak, drodzy państwo, Olgierda Łukaszewicza na tej kanapie. Okazało się, że mógł pójść po patelnię, mógł z tą patelnią wrócić. Zaraz do tej patelni wrócimy. Była zemsta jego za to, że po raz kolejny przyszedł poprosić o cukier. Dobry wieczór państwu. Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Moja Historia, które poświęcone jest wybitnym twórcom polskiego teatru, wybitnym artystom. Ja się nazywam Majk Urbaniak. Witam państwa tu, zgromadzonych w Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego, a także słuchaczy i słuchaczki Polskiego Radia RDC, ponieważ to spotkanie tradycyjnie retransmitujemy na antenie naszego radia. No to, to była zemsta, ta patelnia, panie Olgierdzie. No tak, jak sobie coś przypominam, przychodził po pastę do zębów, prawda, po cukier. No jak to w Akademiku? Co prawda młodzież aktorska mówi, że mamy? Teatralne mówienie im się do niczego nie zdaje, bo oni chcą grać w filmach i serialach. Proszę państwa, najciekawsze jest teraz, jak się idzie czasami do teatru i widzi się aktorów, którzy na przykład są rozebrani, prawie do goluśka, tylko są plastrami przyczepione tutaj różne baterie, tak, bo okazuje się, że potrzeba mówić przez mikrofon zawieszony na uchu. No to jak to było, panie Olgierdzie, z tą patelnią i z tą bardzo chyba najsłynniejszą, jedną ze słynniejszych anegdot, prawda? No nie spodziewałem się, że tak to urośnie w końcu. Wojciech Przoniak był moim mentorem. Pisał wiersze a la Różewicz. Zapraszał mnie do pokoju z ZSP, Związku Scen Polskich, Studentów Polskich, no i tam ja mogłem posłuchać jego wierszy, ale tak pierwszy raz to on mnie posłuchał w szpitalu. Maturzystą byłem, zresztą porwane zatoki. I tam w pokoju profesor był w dwójce matematyki, pan Zawadzki, jeszcze profesor Politechniki w Łodzi, we Lwowie. I tak zwierzyłem mu się, że chciałbym być aktorem. Tak, a to zaprosimy tutaj aktora. On był wtedy aktorem teatru Step w Gliwicach. Zjawił się w pięknym białym płaszczu. Czarne okulary przesłaniały to, co mogłoby nas połączyć, jakiś wzrok. Nie wiem, kto się tam krył za nimi. No proszę, proszę bardzo. Ja byłem akurat po operacji. Więc pan takie z tym tutaj bandaże z nosa zwisały, zakrwawione, niemniej dziarsko stanąłem, trzymając się poręczy łóżka. I dawaj słowo o Jakubie Szeli. Zresztą to słyszałem kiedyś przedtem w wykonaniu innego aktora, też dzisiaj słynnego. Bardzo mi się to potem na koniec podobało. Jak to tańcowała izba sieni, jak ci bida to się, że nie wiem, coś takiego było. No, w każdym razie wymagało to takiej zadzierżystości, rytmu mazurka, oberka. No, a ja byłem po operacji, więc po chwili zrobiło mi się słabo i pan Przoniak przełożył nogę na nogę i mówi, no to zostawmy to na przyszłość. I spotkaliśmy się w szkole teatralnej na tym samym roku. Miałem z nim taką zabawę. Musieliśmy robić etiudy na afekt. Profesor żądał wyrażania, ćwiczenia emocji, dużych emocji. Nagle Wojtuś wymyślił taką etiudę, że kołysze dziecko, śpiewa dziecko, tak, że niby nic się nie dzieje. A tam okna były otwarte do ogrodu zakonnic, bo to się mieściło w
w gmachu właściwie zakonnic na Starowiśnej. I Wojtek coraz bliżej, bliżej tego okna śpiewa, tak się rozśpiewał i raptem, a! Bo mu dziecko wypadło przez okno. Profesor Tęcza zawołał do niego, podejść no tutaj bliżej, puknął się w czoło, mówi: Wojtek, ty masz wszystko w porządku. Także on był takim zdystansowanym także, nie tylko do właśnie talentu kolegi, ale i do talentu pedagogicznego naszych profesorów. Do tego roku i do szkoły teatralnej jeszcze wrócimy, ale zanim do niej dojdziemy, to chciałem pana zapytać, czy pan jest Ślązakiem, panie Olgierdzie? Ja nie jestem z dziada, pradziada Ślązakiem. Ja się urodziłem na Śląsku, czuję się bardzo związany ze Śląskiem. To typowy los polskiej rodziny. Rodzice po powstaniu warszawskim, po obozie w Pruszkowie zdecydowali szukać schronienia właśnie tam, bo w Katowicach Ligocie mieszkało stryjostwo, znaczy przed wojną mieszkali i wskazali ludzi, którymi mogliby się zająć państwo Torka. Także jeszcze byli tam Niemcy, rodzice przyjechali, był popłoch, jak to mówicie po polsku. No i po jakimś czasie musieli opuścić ten gościnny dom w Katowicach Ligocie, przejąć się do Sosnowca, potem wrócili tam do tej Ligoty, gdzie się w końcu urodziłem. Urodziłem się w Chorzowie, w szpitalu, ale tam, że tak powiem, mój etos śląski dojrzewał w harcerstwie, w zdobywaniu harcerskiej odznaki służby ziemi śląskiej. Bardzo poważnie to przeżyliśmy, rodzice nam w tym kibicowali, bo ojciec to też urodzony gdzieś w Azji i tak dalej, chcieli, żebyśmy gdzieś byli zakorzenieni. I powstańcy śląscy, harcerstwo bardzo pomogli mi znaleźć taką własną ziemię pod stopami. A pański tato był lekarzem? Tak, ojciec był lekarzem, ukończył studia w Wilnie. Początkowo chciał studiować budowę okrętów, ale wybuchła rewolucja październikowa i potem uciekali z tej środkowej Azji. Dziad był sędzią pokoju na cały Turkestan. Ojciec grywał w tenisa z synem generała Kuropatkina, który przerżnął pod Tsushimą. Więc pomieszczyk i uciekali. A uciekali też mimo tego, że jego starszy brat Wacław, który też znalazł się w tym samym budynku po latach w tej Ligocie, był bohaterem Związku Radzieckiego, co się okazało w 60. rocznicę rewolucji październikowej, ale w młodości walczył z interwencją, walczył z białymi, zaangażował się jako student po stronie czerwonych. Ojciec był skarbnikiem i sługa Kaldybaj. Zawsze ostrzegał go, że oto przychodzą po pieniądze, a ojciec ze skarbonką uciekał do sadu. Bardzo dobra strategia. Więc ten Śląsk jest jakąś wypadkową losów w mojej głowie poukładany jako mój Śląsk. Tam nauczyłem się miłości do teatru. Teatr Śląski imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach dostarczył mi najgłębszych przeżyć, które zdecydowały o moim życiu. A jeszcze chciałem na sekundę zatrzymać się w domu rodzinnym, bo mama zajmowała się domem, mama zajmowała się dziećmi. Taki był podział, tradycyjny dom. Czy mama pracowała zawodowo? Mama studiowała na początku, w 1939 roku, stomatologię. Po latach, już po jej śmierci, tutaj poznałem pana, którego mama studiowała z moją mamą i wtedy dowiedziałem się, że była piątkową studentką. Ta jej pilność zresztą z latami później zaowocowała, żałowała, że nigdy nie mogła być wykształconą osobą. Miała okres, mając 30 parę lat, związała się z kurią biskupią w Katowicach i prowadziła wykłady, jak wychowywać dzieci. To bardzo ciekawe, ale uwiarygodniła się bardzo, mając lat 60,
zaczęła studiować teologię razem z młodymi ludźmi na filii KULU w Katowicach. Przez 5 lat studiowała, widziałem jej indeks i tam też były piątki. A to niezwykłe. Ale to rozumiem, że, żałowała, że nie zdobyła tego wykształcenia wtedy, ale zrezygnowała wtedy z nauki, bo postanowiła zająć się wychowaniem dzieci? Nie, bo wybuchła wojna. Aha, tylko z tego powodu. Bo wybuchła wojna, więc wszystko diabli wzięli. Pierwszy syn urodził się, mój starszy brat, w 1942 roku. Mieszkali na Łowickiej, tutaj, i tam w gruzach pod koksem zachowały się różne przedmioty, między innymi frak ojca, który zamówił sobie w 1932 roku. I w tym fraku grałem, w tych spodniach tego fraka, grałem w Jak wam się podoba na scenie Teatru Polskiego w reżyserii Jarosława Kiliana. To mnie też jednocześnie wzruszało, bawiło. No mam ten frak, mam dowód jakby też tego osaczenia, tego miejsca. Także takie rzeczy, jakieś filiżanki się znalazły, jakieś płyty ze śpiewami Szalapina, czy jakieś francuskie, to na patefonie. W dzieciństwie żeśmy słuchali, to gdzieś na początku lat 50. przyjechało na Śląsk, do Katowic, Warszawy. Bo po wojnie, powiedział pan o starszym bracie, urodził się pan i pański brat bliźniak, czyli w sumie było trzech synów było w domu. Tak jest. Jeden normalny, to znaczy ten starszy, doktor na Politechnice Gliwickiej od maszyn elektrycznych, Krzysztof, dziś już emeryt, a zresztą jak i ja. I dwóch nienormalnych, czyli artystów. I dwóch nienormalnych, tak. Jakiś klimat musiał być wokół nas, w którym mogliśmy odlecieć, że Jerzy, dzisiaj profesor, doktor habilitowany, od nauk, że tak powiem, filmowych, jest dziekanem Wydziału Operatorskiego w Katowicach, zapragnął w wieku lat 14 zostać filmowcem. To dziwne, ale okoliczności tego były następujące. Władysław Ślesicki, autor W pustyni i w puszczy, zamiłowany harcmistrz, urządzał nam zabawy na wakacjach we wsi Wojciech koło Augustowa. I w związku z tym, że brat interesował się fotografią, dostał taką lustrzankę po niemiecką od rodziców, Ślesicki i Barbara Pec, Ślesicka później słynniejsza przecież producentka filmów Wajdy, opowiadał, jak można zostać filmowcem. I on to konsekwentnie robił. Fotografował, zgłębiał do tego stopnia, że w naszym pokoju dziecinnym mama pozwoliła wymalować na ścianie ekran biały, ale to był czas, kiedy malowało się ściany w pikasy tak zwane, kolorowy. Więc był ekran, na którym wyświetlaliśmy kroniki filmowe dźwiękowo. Mm-hmm. A zdobył tak, pożyczył gdzieś taką aparaturę, gdzieś z harcerstwa kamerę 16, też od zbowidowców, od powstańców śląskich także, i ósemkę kamerę, i jeszcze klub filmowy Żak w Pałacu Kultury, w Pałacu Młodzieży w Katowicach. I to spowodowało, że pierwszy raz zobaczyłem siebie na ekranie. Ale czy to jest prawda? Bo ja gdzieś, przepraszam, wyczytałem, że właśnie pierwsze próby pański brat podejmował filmowe z panem i kiedy postawił pana przed kamerą, przestał kręcić i powiedział, że no nie no, z taką twarzą, no to ona nic nie wyraża, to nic nie nakręci jak pańska.
Troszkę inaczej ta anegdota wygląda. Po raz pierwszy zobaczyłem siebie, co to znaczy grać na zbliżeniu. No to tak oczy wybałuszasz, tak w lewo, w prawo patrzysz tam. No dobrze, do montażu mniej trzeba grać. On to już wiedział z książek. Nakręciliśmy według mojego scenariusza. A potem uznał, że jestem za wysoki, za długi. Nigdy nie będziesz grał w filmie. Sprawdziło się w Dancingu w kwaterze Hitlera, kiedy doszło do sceny pocałunku z Mają Wodecką. No, operator Witold Sobociński uznał, że coś mu nie pasuje w kadrze i kazał pode mną wykopać dołek. Czyli jednak brat miał rację, nie da się ukryć. Tak. No i czy to dlatego, że w związku z tą jakąś, rozumiem, rywalizacją z bratem, czy też wzajemną inspiracją, jak pan mówi, postanowił pan zostać aktorem, to rzeczywiście miało wpływ, to ta fascynacja brata światem filmowym i kamerą i to i te pierwsze próby, o których pan opowiadał, czy to rzeczywiście miało dość ważny wpływ na to, że pan zdecydował się na to, żeby zostać aktorem, czy to jest bardziej sytuacja anegdotyczna? Nie, ja byłem bardziej suwerenny w tych swoich aktorzeniach, bo ja występowałem na konkursach recytatorskich, zorganizowałem kabaret uczniowski, ale przede wszystkim brałem udział w takich różnych akademiach, no, występach, które przygotowywała Halina Hanik. To pani Świetlicowa, jakbyśmy powiedzieli. Była osobą, która wychowała wielu aktorów przyszłych, między innymi Krzysztofa Globisza. Ona nas uczyła tego, czym jest słowo i jaka jest przyjemność mówienia. I ja właściwie nie bardzo dostrzegałem tych działań brata i dopiero po latach widzę, jak one były bardzo konsekwentne. Także mnie interesowało zawsze żywe uczestnictwo. A kiedyś na przykład z nim jeszcze jako maluchy bawiliśmy się w odprawianie mszy świętej. Byliśmy też ministrantami, ale w domu ćwiczyliśmy przy kielichu, który był cukiernicą. No jemu wystarczyło, że jest określona sytuacja, a mnie nie. Jest księga, jest tego, nie, a gdzie ornat? A gdzie ornat? No to trzeba zrobić ornat. No nie, ty zawsze popsujesz zabawę. Ile, jak długo będziesz robił ten ornat? No to trwało. Także byłem dość bezczelny do tego stopnia, że później zwalniałem kolegów z lekcji. Ty artysta, mówił nauczyciel, a ty dzisiaj nie ćwiczysz? Nie, i my przygotowujemy akademię. Także udawało mi się zwalniać kolegów z lekcji. Zorganizowaliśmy taki kabaret uczniowski, który się nazywał Takie Coś. Mówiliśmy własne teksty, mówiliśmy z podwieczorku przy mikrofonie, gdzieś kto znalazł w gazecie, z pism harcerskich. Był z nami także zespół muzyczny. Jeszcze wtedy nie było Beatlesów, byli modni Shadowsi i oni się nazywali Czarne Diamenty. Zrobili sobie piękne, lśniące kurteczki i grali na gitarach. Jeden z nich jest profesorem od maszyn górniczych w Stanach Zjednoczonych. Ktoś inny tam inne kariery porobił. No jakiś ten bakcyl artystyczny no, był wśród nas. A pamiętam też, że robiłem takie rzeczy w plenerze harcerskie. Jakieś przeciwko faszyzmowi, wieszanie, to co jest widać dzisiaj na ścianach, tak? I jest szubienica i jest swastyka. Ja czegoś takiego nie widziałem, ale sam sobie to wymyśliłem, pamiętam. I jakieś w ciągu mówienia wierszy przy ognisku i tak dalej. Ja mówię to dlatego, ponieważ tam upatruję początek tej mojej odwagi, bezczelności, że na placu teatralnym w Warszawie w latach 99-2000-2001 przeprowadziliśmy ileś, no właściwie spektakli olbrzymich. No to tam gdzieś się narodziła taka przyjemność tworzenia przedstawienia na powietrzu.
Rozumiem, że rodzice nie byli zachwyceni, kiedy obok brata powiedział pan też, że wybiera się do szkoły. Chce się zająć takim, a nie innym zawodem, że będzie pan zdawał do szkoły teatralnej w Krakowie. Czy też nie? Czy oni byli pogodzeni z losem, widzieli ten talent i wiedzieli, że już nie można powiedzieć nie? Tata pomagał mi szykować się do recytatorskich konkursów w języku rosyjskim, bo on się przecież uczył w carskiej szkole. A pan miał talent do języków? Ale jakoś do rosyjskiego miałem. Wygrałem pierwszą nagrodę, zegarek marki Błonie. I mówię, ty będziesz autor, ty nie będziesz aktor, ty będziesz autor. Mhm. A to znaczy, że już wiązał jakieś nadzieje z tym wyobraźnią, tak, we mnie. Cieszę się, że mimo, że był przeciwny temu losowi aktorskiemu, mógł jeszcze zobaczyć, zdążył jeszcze zobaczyć Brzezinę, zdążył zobaczyć Sól Ziemi Czarnej i tu się przekonał. Mama też była przeciwna, ale nie wpływała tak negująco, ponieważ jest sama sobie winna. Były, powiedzmy, konkursy chopinowskie. Dzieci siadać, 55 rok, mogę dzisiaj przypomnieć, kto zdobył pierwszą nagrodę. Adam Harasiewicz oczywiście, Bernard Ringhuysen, Fuzong. Ósme miejsce Edwin Kowalik. Także mama uczyła nas słuchania Chopina. Nie wolno było rozmawiać. Niedzielne popołudnie, przy sieście po obiedni oglądaliśmy albumy z malarstwem. Zostały takie po niemieckie w tym domu albumy. Więc jakiś klimat takiego zastanowienia, odlotu, refleksji zawdzięczam rodzicom. No przecież pamiętam to czytanie. Dzisiaj jest tak modne czytanie dzieciom. W pustyni, w puszczy, jeden tu, bliźniak, drugi tu. Mamo, ty głupia mamo, płacz, rozpacz, bo tam Stasiowi Nel coś się złego dzieje. Albo ojciec, który przekładał Gogola z rosyjskiego, tak, i nabierze, i nam czyta, opowiada. Oni, no, myślę, że coś obudzili w nas takiego i także mogli być potem dumni. Mama jeszcze ojca przeżyła, Boże mój, 30 lat, więc pomiędzy nimi było 20 lat różnicy. No i była dumna, to jakoś tam synowie coś tam zdziałali. No musiała być dumna, bo dojdziemy do tego szalonego okresu właściwie już za chwilę, bo w trakcie i zaraz po szkole teatralnej, ale jeszcze chciałem o te szkoły zahaczyć. Jest rok 64, pan zdaje maturę w Katowicach, wyjeżdża do Krakowa, zdaje do szkoły teatralnej. To prawda, że wypił pan butelkę neospazminy najpierw, zanim wkroczył pan na egzamin? Kiedy stanąłem przed pierwszą komisją, raptem pozapominałem tekstów, które mówiłem dziesiątki razy. Ale widocznie z powodu warunków przepuszczono mnie do przesłuchania przed następną komisją. Pojechałem na Salwator, wśród pól wrzeszczałem teksty i no, zażyłem tej rzeczywiście pasji spazminy, żeby tego. No i potem po latach się dowiedziałem zresztą, że nawet wywiosłowałem na pierwsze miejsce wśród tych przesłuchanych osób. Pamiętam niektóre etiudy, które zadawano. No idziesz gdzieś, wychodzisz z domu na jakieś przyjęcie i proszę bardzo, śpieszysz się i raptem odpada ci guzik od marynarki. Proszę bardzo wymyślić, co się działo dalej, jak to i tak dalej. No i rzeczywiście jakieś wyimaginowane lustro, jakieś przymierzanie się, jakieś szarpnięcie marynarką, upada guzik, szukanie tego guzika pod wyimaginowaną szafą, jakieś próby szycia, kłucia się w palec, jakieś tam takie
zabawy. Pamiętam takie zadanie też, mówiłem z wojny trojańskiej, Parandowskiego, pojedynek Achillesa i Hektora. Wymyśliłem sobie wtedy taki jakiś bardzo melodyjny sposób mówienia, taki jakiś, dosyć to było pewnie sztuczne. To mi powiedzieli, proszę bardzo teraz powiedzieć tak, jakby to było sprawozdanie z meczu piłki nożnej. A ja Bóg w tymika, już, pół, tam, tego, goni, tam, Hektor, Achillesa, czy tam. Dobrze, a teraz proszę powiedzieć ten tekst tak, jakby pan się modlił. Proszę bardzo, ciach, 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 ciach. Więc i ileś tych różnych stanów pokazało, że potrafię niezależnie od słów, które mam do dyspozycji, kierować się tym założoną sytuacją przede wszystkim, bo to decyduje o gotowości, o giętkości wyobraźni aktorskiej. A cóż to był za rok, ten rok, w którym pan studiował? Ja wyczytałem o nim taką opinię. Praca z tym rokiem jest ciężka. Należy wskazać jednostki destrukcyjne i je ukarać. I to dotyczyło oczywiście Wojciecha Przoniaka i Krzysztofa Jasińskiego, a nie dotyczyło Olgierda Łukaszewicza. Pan był dobrym, grzecznym studentem? Ja byłem bardzo grzecznym studentem. To mi pani rektor Danuta Michałowska jeszcze zdążyła przed śmiercią też powiedzieć. Mówi, pamiętasz, bo mnie wybrali na starostę roku. Koledzy, pamiętasz, jak 68 rok, rektora nie ma, wyjechał do Lwowa reżyserować Bronisław Dąbrowski gdzieś w teatrze. Ona otrzymała w nocy komunikat, że my, nasz rocznik, wraz z rocznikiem AGH chcemy wysadzić w powietrze Komitet Wojewódzki Partii. Obiecaj mi... Czy to była prawda? Skąd? Obiecaj mi, że wszyscy jutro rano o 8 będziecie na zajęciach. I tak też się stało. Dotrzymaliśmy słowa. Mówię, a jeszcze przyniosłeś mi wtedy żonkile. Już tego nie pamiętałem. Ja nie wiem, taki... Przecież ja byłem spokojny i gdzieś tam jakiś ten rodzaj spokoju zachowałem do dzisiaj. No, wczoraj przemawiałem na demonstracji w obronie Teatru Dzieci Zagłębia. W Będzinie, tak. I tutaj z jednej strony posadziłem prezydenta miasta, tutaj pana starostę. Raz nachylałem się do tych, słuchałem tych racji, raz tych racji. Sala burzyła się, słychać było krzyki, czy my będziemy mieli po wakacjach z czego żyć, my mamy rodziny i tak dalej, wzburzenie. A jak ja zaczynałem mówić, była cisza. Nawet na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej mi się to zdarza. Zawsze mnie proszą, żebym prowadził takie te zebrania. Jednak siła spokoju. Jakby coś takiego i pewnie, bo sobie zastanawiam, dlaczego mnie wybierano starostą roku, tak? Raz nas było 25 na początku, a zostało nas 13. Może to też taki, jak to te Mękoła weźmie to na siebie, tak? Zresztą to zostało mi do dzisiaj, tak? Biorę to ileś rzeczy za kogoś, imię jakiejś wspólnoty. Tak jak prześledzę tę nitkę, prawda, odpowiedzialności za pewną wspólnotę, ona jest dosyć konsekwentna. To jest jakieś, nie wiem, szczególne cecha, dar, nie wiem, która każe mi się spontanicznie wysuwać do przodu wtedy, kiedy wcale mi się nie chce tam być tym kierowniczym, ale coś takiego się powstaje. Więc ale zdarzyło mi się też niestety pod wpływem złego studenta Wojciecha Przoniaka, który na przykład uczył nas, co pija się na obozach żeglarskich. Krwawą Mary. Krwawą Mary. Trenowaliśmy,
którejś nocy krwawą Mary z sokiem pomidorowym na gorzałe, a potem mnie się wydawało, że chcę fruwać po całym akademiku. No, sprzątałem cały na drugi dzień od góry do dołu. Jeszcze na studiach pan właściwie zadebiutował w Jowicie. To był epizod Morgensterna. Jak to się stało, że student Łukaszewicz znalazł się? Nie, to filmy co chwilę bazowały na studentach. Mm-hmm. Jak coś kręcili, to przychodzili do szkoły, potrzeba było. Tego chodźcie. No to rzeczywiście potrzeba było. Rola się nazywała Całujący chłopak. No dobra, fajnie. Koleżanka Pleskaczewska grała tę drugą. No już byłem obeznany z kamerą, prawda? Na plantach. Ale tak się spodobała Morgensternowi, że dostała drugą po Barbarze Las Kwiatkowskiej rolę i trzeba było scenę powtórzyć. No to już wtedy nie było ważne, kto tam zagra. Przychodziła jakaś studentka na plantach, może pani usiądzie. Już nie było mowy o pocałunkach, co można było ćwiczyć z koleżanką ze studiów, nie? Ale nie jakąś przygodną. Więc jedliśmy słonecznik. Zabawne jest to, że za ten drugi dzień zdjęciowy nie chciano mi zapłacić. I poszedłem do producenta, chodziło jakieś 200 zł wtedy i powiedział w żadnym wypadku, jak pan przyjdzie na tę scenę tego balu tam w Akademii, co kręcimy, to proszę bardzo, wtedy ja panu zapłacę. Trzasnąłem drzwiami, jak tylko umiałem po aktorsku najmocniej to zrobić. Nie schyliłem się po ich srebrniki. Aż tu raptem, jak grałem w 67 roku w dancingu w kwaterze Hitlera, na planie jest ten sam kolega Zbigniew Stanek w pionie produkcyjnym i błagają mnie, żebym wziął te 200 zł, bo oni nie mogą rozliczyć tamtego filmu. Czyli same jednak przyszły. Same przyszły. No to powiedzmy o tym dancingu w kwaterze Hitlera, bo to już nie był Całujący chłopiec, to już była bardzo konkretna rola. Rok 68. Jak to się wydarzyło? Były zdjęcia próbne. Ale kto mnie zawołał, kto mnie zaprosił, nie pamiętam. Mam do dzisiaj plik fotografii, które oczywiście tutaj Instytutowi przekażę, ze zdjęć próbnych, ponieważ tam jest i Małgosia Niemirska, tam są koleżanki, które się pojawiły później w fachu, w moim też życiorysie. No i zdecydowano, rola bocian, bo taki chudy. Nareszcie chudość się przydała, bo brat starszy zawsze mówi, weź się za hantlę, żebyś jakoś wyglądał, a tutaj właśnie, że chudy. Jan Batory był reżyserem, ale niewątpliwie wpływ musiał mieć Zygmunt Goldberg na to, producent. Autora nie było, autor wyjechał, już wtedy uciekł do, chyba wtedy albo jakoś zaraz w okresie produkcyjnym do Monachium, Andrzej Brycht, co zaważyło na tym, że film 3 lata później nie był pokazywany. I partnerką moją była Maja Wodecka, dzisiaj już wieloletnia żona Adama Zagajewskiego, poety, studentka psychologii. Ona nie miała nic wspólnego z aktorstwem. Można ją było spotkać tak od sobie na AB. W Krakowie, chodziło się, piękne dziewczyny pokazywały się. Po latach, w 1974 roku przyjeżdżamy do Paryża. Pierwszy raz byłem tam, mówię, ona podobno jest w Paryżu. Nie wiem, chyba pójdę pod łuk triumfalny, to na Champs-Élysées może ją spotkam. Spotkałem. 14 milionów ludzi spotkałem. No to wierzę od tego czasu w jakieś przeznaczenie, więc reżyser mówi, czego was tam uczą w tej szkole teatralnej? Marszysz, brwi i marszysz. Dlaczego marszysz? No dobrze, bardzo, jak przychodziło do palenia papierosa, to nie wiedziałem, bo on musiał być coraz krótszy ze sceny na scenę.
To ja w związku z tym, że nie palę, doznawałem zawrotów głowy, ale wdychałem, żeby był teraz krótszy. Nikt mi nie powiedział, że można było po prostu ułamać. Witold Sobociński, słynny wielki operator, to był jego drugi film, Po rękach do góry z Kolimowskiego. Mój, kogoś się zaangażowali? On nawet nie umie palić papierosów. Co to za aktor? No, ale... Ale... Dobrze było w tym zagrać. Pojechaliśmy do Karlowych Warów na festiwal. No, tam poznałem Samuela Goldwyna. Po polsku mówił. No, przyjedź do Hollywood, do nas. Przyjedź tam. Tak, można łatwo powiedzieć. Także ściskałem dłoń Tony Curtisa. Tak, z tego, z Pół żartem, pół serio. Rafa Valone i wielu, wielu innych. O północy były przyjęcia. Cały park był za... Pełno było budek ustawionych w parku, gdzie rozdawano karlowarską becherowkę za darmo. Wobec tego już płynąłem sobie z lekka w obłokach. Niestety ja pojawiłem się tam w małej brudce i mnie nie rozpoznawano. A brudkę trzeba było zrobić, miałem do swojego dyplomu. Ożenek Gogola we własnej reżyserii zresztą. I no cóż, w paszporcie była brudka, musiało tak zostać. No więc nie miałem przyjemności, że tak powiem, konfrontować się, żeby być rozpoznawalnym. Obok mnie mieszkał Gojko Micicz, Winnetu słynny, więc tłumy wiwatowały. Ja tak zaglądałem przez balkonik, o, znowu wychodzi nasz wielki gwiazdor. I przeżyłem taką sytuację zaangażowania politycznego. Mianowicie zapoznałem się z kolegą Jackie Schwartzem. Grał w NRD-owskim filmie Konrada Wolfa. Miałem lat 19, ich war 19. I porozumiewaliśmy się po rosyjsku oczywiście. On mnie po raz pierwszy zaprosił do lokalu nocnego, żebym zobaczył striptease. Wszystko było w czerwonych światłach, a poza tym zadawał się z tymi zachodnimi Niemcami. Za karę został delegowany, że musi wracać do NRD. A on nie chciał wracać do NRD, nie miał gdzie nocować, to ja mu zaproponowałem azyl u siebie w pokoju. Co prawda miałem taki duży pokój, bardzo się zdziwiłem, dlaczego ja mam taki reprezentacyjny, wspaniały, olbrzymi pokój. No ale to dlatego, że właśnie w moim pokoju odbywały się wszystkie przyjęcia i ja mogłem kłaść spać ostatni. Więc to była wielka, wspaniała przygoda. Niestety lekko zgaszona, bo Kazimierz Kucjak to obejrzał, mówi, dawno nie widziałem tak nieporadnego aktorstwa. Po latach trochę się to zrehabilitowało i wyprostowało w mojej głowie, ponieważ Agnieszka Holland mówią mi, wiesz co, ja wtedy studiowałam w Pradze i wtedy mówię, o, pojawiła się nowa, ciekawa twarz w polskim filmie. I to mi powiedziała, kiedy kręciliśmy Gorączkę. Mhm. Ja przez lata, do dzisiaj nie widziałem tego filmu, nie wiem, co on dzisiaj znaczy. Widziałem fragment genialny dzięki roli Zdzisława Maklakiewicza. Grał przewodnika po ruinach w kwaterze Hitlera, kogoś kompletnie znudzonego, zrutynizowanego, który no w ogóle zaprzecza roli kogoś, kto ma opowiedzieć o okrucieństwach pana Hitlera małym dzieciom, wycieczkom szkolnym. To do dziś należy do naprawdę tych koronnych ról Zdzisława Maklakiewicza, tam go poznałem. Agnieszka Holland miała absolutną rację, mówiąc o tym, że pojawił się nowy aktor, bo pan właściwie wkroczył, to było, można powiedzieć, wejście smoka. Na dwóch frontach było to rozpoczęcie kariery z przytupem w pana przypadku. Skończył pan szkołę 68 rok, szkołę teatralną w Krakowie i mamy rok 69 i właściwie debiut i w teatrze, i debiut, no już nie debiut, ale bardzo ważna, wielka rola w kinie, która przyniosła panu zresztą potem ogromną popularność. I
jeszcze bardzo ważną nagrodę i otworzyła zupełnie fenomenalny okres w Pana zawodowym życiu. Ale chciałem na chwilę o ten teatr, zanim dojdziemy do filmu i do Soli Ziemi Czarnej Kazimierza Kuca. Tutaj widzą Państwo zdjęcia z kilkunastu spektakli Olgierda Łukaszewicza. Być może zaraz nam wskoczy zdjęcie z Dobrym Człowiekiem z Szechuanu. To był Pański teatralny debiut w Teatrze Rozmaitości, czy w dzisiejszym Teatrze Bagatela w Krakowie. Tak, na początku myśleliśmy się uplasować z Grażyną Marzec, moją żoną, do dzisiaj żoną, w Teatrze w Rzeszowie. Uznaliśmy, że trzeba iść gdzieś na prowincję, schować się, dojrzewać, uczyć się. Profesor Dąbrowski mówi, no jak ty nie przestaniesz się denerwować, mieć tremę, to nie masz co myśleć w ogóle o tym zawodzie. Ale potem ona otrzymała lepsze propozycje do Krasowskich w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W końcu wylądowała u Feliksa Żukowskiego w Teatrze Jaracza w Łodzi. No, ale oboje żeśmy się zaangażowali do Haliny Gergielaszewskiej, do Teatru Rozmaitości, objazdowego teatru w Krakowie. I Zdzisław Wardyń rozpoczął próby do roli lotnika w Dobrym Człowieku z Szechuanu. No ale poszedł do Warszawy, gdy Hanuszkiewicz go wziął. No to postawili na młodego. I tu bardzo ciekawie wspominam lekcje aktorstwa w garderobie, których udzielał mi wykonawca roli Woźwody, pan Marian Nowicki, stary aktor. Powiedział coś, czego mi nikt nie powiedział w szkole. Mianowicie, musisz barwić. Nikt tego by tak prymitywnie nie określił. Tak? Nas uczono przeżywania, sensu, pogłębiania, uruchamiania własnej wyobraźni, a nikt nie powiedział, że to można technicznie, jedno zdanie troszkę tak, w takich emocjach, drugie tak, czyli z pewnym dystansem, jak to mówimy często, malować. To mi zapadło w pamięć. Mnie trochę taka atmosfera zdesakralizowana tej garderoby prowincjonalnego teatru denerwowała. Denerwowała mnie taki jakiś tam luz. Sam coś nie umiałem się jakby przede wszystkim wywiązać z songów brechtowskich. Stanisław Radwan był wtedy zaledwie kierownikiem muzycznym tego teatru. Także spędziliśmy nie jeden wieczór wkuwając te nutki. Jan Paweł Gawlik był wtedy kierownikiem literackim tego teatru, a później był przecież szefem Starego Teatru przez 10 lat jego najlepszego, najwspanialszego okresu. I sam Wyszomirski, reżyser, był tak jakby trochę znudzony tą reżyserią. My z Elżbietą Karkoszką gramy rolę, tutaj sfrustrowany młody lotnik, który chce się powiesić. Tutaj ta główna rola na jakiś rodzaj miłosnego dialogu, a on spaceruje sobie między nami, pali papierosa. Zdziwiło nas. On nas uczył, żeby intensywnie prawdopodobnie te emocje z nas wydobyć, żebyśmy się musieli przez jego przeszkadzanie ze sobą się skontaktować. Odbywałem u niego w pokoju, w teatrze, w tej kwaterze, gdzie on miał próby. Rozbudził we mnie pewną aspirację, ambicję. Mówił, ty będziesz kiedyś w Warszawie, zobaczysz tam. A to była największa ambicja, być w Warszawie? No dla nas oczywiście, zawsze. Pamiętam, dzisiaj znikł ten mechanizm taki, ale wtedy był kupowania jeden, drugi, aż się dochodziło do scen warszawskich. A o Wyszomirskim dowiedziałem się niedawno z rozmowy z Danusią Szaflarską, że on reżyserował ją i kolegów w Teatrze AK, i jeździli do Lubartowa na południe w aucie, w którym na dole oczywiście była broń dla partyzantów.
A oni mieli dać jakiś tam spektakl. Na szczęście na obrzeżach Lubartowa zatrzymano ich. Powiedziano, że właśnie była łapanka, złapali tych wszystkich. Nie jedźcie tam, ale coś się dowiedziałem. To był ulubiony uczeń Schillera. Grałem z nim później, znaczy pracowałem w Świętoszku Moliera, grając rolę Walerego kilkakrotnie zresztą później. To już w Warszawie, tej wymarzonej. W Warszawie, tak. Mm-hmm. I graliśmy w Makowie Podhalańskim, w Żywcu. Dzisiaj nie ma teatrów ziemi mazowieckiej, ziemi łódzkiej, czy tak, tego jak właśnie rozmaitości ziemi małopolskiej, można powiedzieć. Ciągle nie możemy uruchomić tej odpowiedzialności bezpośredniej prezydenta czy marszałka za kulturę w terenie teatralną. Mamy różne inicjatywy, jak tego Instytutu Teatralnego tutaj oczywiście, jasne. No ale taki był początek i tam jeszcze w Teatrze Rozmaitości była kontynuacja naszej pracy z Teatru Stu. No bo ja należałem do grupy, która założyła Teatr Stu i pierwsza premiera na scenie poetyckiej to był Lichtarz Ruski w mojej reżyserii. I tutaj powstała grupa Proscenium, której liderem był Jan Łukowski i wziąłem udział w kilku takich spektaklach też tej grupy. No ale później pani Gryglaszewska, dyrektor, mówi, no nie, no ty ciągle grasz w filmach, no daj słowo, że już nie będziesz grał w filmach na przyszły sezon, bo inaczej cię już nie zaangażuję. Ja powiedziałem wtedy Gogoleskiemu, będąc na planie filmu Romantyczni, słuchaj, oni chcą, żebym ja już przestał grać w filmach. Za tydzień przyjechał powiedział, angażuj się do dramatycznego Warszawy. To bardzo dobrze, że chcieli zatrzymać pana w teatrze. Tak myślę, te słowa tak też jej odbieram, żeby nie rezygnować z teatru. Ale zostawmy na chwilę ten teatr i wkroczmy do kina. Kazimierz Kutz, Sól Ziemi Czarnej, rok 69, Gabriel, cudowna rola, która przyniosła panu ogromną popularność. I za chwilę... Nawet wie pan, co niedawno je byłem. Chyba byłem w Szczecinie czy w którymś. I taksówkarz mnie raptem wiezie i mówi, czy to pan grał w Soli Ziemi Czarnej po tylu latach? No miło. Co to było za spotkanie z Kazimierzem Kutzem, młodego Olgierda Łukaszewicza? Między nami jest 17 lat różnicy. Więc to jest taki wiek, w którym no ma się albo starszego brata o tyle lat, albo się ma kogoś, kto jakby ojcuje. W jego wypadku był mistrzem. Od pierwszej sytuacji na zdjęciach próbnych, kiedy musiałem zaimprowizować scenę, że przychodzę z powstania powiedzieć ojcu w chacie tam tej śląskiej, że zginął brat. Sam głodny, szukam jedzenia, na kartofle jakiegoś znajduję czy coś, no improwizować. Jednym słowem, potem miałem powiedzieć w twarz ojcu o tym, no w twarz, nie w twarz, to już zależało ode mnie. Konkurentów miałem takich jak Marek Grechuta, powiedzmy, ale też i innych, bardziej takich męskich, bardziej atletycznych, wysportowanych. No i ja sobie wybrałem te oczy Kazimierza Kutza. Że ja do niego będę mówił o tym bracie i fala wzruszenia, podłość z mojej strony, bo mam brata w życiu, więc było łatwo kogoś uśmiercić, żeby wzbudzić, pobudzić wszystko na sprzedaż. I walka potem z tym wzruszeniem, wstyd i taka próba dojścia do tej ostatecznej wiadomości przez ten. No i to już reszta ręka Kutza. Ja nigdy nie widziałem rezultatu, ale on to opowiada, że to na ekranie wyglądało tak przekonywująco, że zdecydował się powierzyć mi tę rolę, mimo mojej no, słabej kondycji fizycznej. Także zafundował mi nauczyciela gimnastyki, biegaliśmy po hałdach. Pomogło? Pomogło. Rzeczywiście wzmogła się moja kondycja, pewna dynamiczność.
dla tej roli. Ale też potem w ciągu grania, jak operator próbował mnie, ten sam, co był w dancingu, musztrować, ciężar ciała na lewą, ciężar ciała na prawą, to on objechał nieźle tego operatora, bo operatorowi po coś pasowało w tle, żebym się komponował. Ale nie widział, nie dostrzegał, jak to zaczyna krępować przepływ emocji we mnie, tak? I Kut stanął zdecydowanie po mojej stronie. Jan Batory raczej śpiewał piosenki oparte o ruiny kwatery Hitlera. Patrzył z politowaniem, czego tam tego młodego uczyli w tej szkole, a nic, a Kutz wpatrzony. Organizował takie seanse jakby oswojenia z partnerką, która też była amatorką, Izabelą Kozłowską z Politechniki, bo czekała nas jakaś scena miłosna. Opowiedziana zresztą w sposób, no powiedziałbym, albumowy, obrazkowy, tak? A jednocześnie potrzebne były Kucowi te emocje, te uczucia, żeby dotrzeć do ludzi. I takie organizował próby, które były inne od prób teatralnych, bo to było pompowanie naszej wyobraźni, uczuć, słowami, które z zewnątrz komentował. I taką zbudował tajemną relację, tak? Jakiegoś zaufania, która pomagała zapominać o statystach, o innych ludziach, o tym, co się dzieje. Nigdy nie zwerbalizowane, nie do końca dopowiedziane porozumienie. No i myślę, że on taką miał metodę i taką ma metodę, że reżyser musi zaczarować swojego aktora, musi go uwieść w pewien swój sposób rozumowania, odczuwania i potem się to samo otwiera. A czy rok później uwiódł pana Andrzej Wajda na planie Brzeziny? Nazwisko już uwodziło w momencie propozycji, a ona miała ścisły związek z solą Ziemi Czarnej, bo to przecież na premierze soli warszawskiej podszedł on czy ktoś w jego imieniu i zaprosił mnie do europejskiego, do barku na drugi dzień, a że chce mi powierzyć rolę, że chce rozmawiać i powierzył rolę w Brzezinie. Andrzej Wajda po prostu umie, to mówią setki polskich aktorów, rozkochać w sobie. I nieważna jest jego dyktatura, podobno on się zmienił, to Krzysia Zachwatowicz opowiada, że z biegiem lat bardzo się zrobił twardy, ale w tym czasie był bardzo uważny na to, co aktor chce zaproponować, co się z nim dzieje. Czasami podkręcał temperaturę, w ogóle od momentu, kiedy się zjawia na planie, jest nowa energia, jakieś słychać okrzyki, pokrzykiwania, jakaś mobilizacja. Przecież on umiał tak zaczarować, że nie było na planie scenopisu. Mimo przez lata mówili, ty coś źle zapomniałeś. No nie, zapomniałeś, źle gadasz, to niemożliwe. Weźmy teraz książkę, która się ukazała, korespondencję Wajdy Iwaszkiewicza. I on tam, Andrzej, wspomina o tym eksperymencie, który zrobił. Nie dał nam scenopisu. To były lata, kiedy modne było improwizować
przed kamerą. We francuskim filmie były te lelusze i tam inne i tak dalej. Tak. No, u nas za ścianą taki Zanussiego. Więc tu też były takie fragmenty. No, ale najtrudniej było jakby, przecież w Soli ziemi czarnej jestem dynamicznym, bardzo, bardzo męskim chłopcem, tak? A w Brzezinie jestem taką istotką trochę pozbawioną swojej męskości przez te, tak to się układało w mojej głowie, przez te sanatoria. Sam stał się taką dziwną roślinką, no niejasnej identyfikacji płciowej. Wajda kazał mnie rozjaśnić w salonie piękności dla pań. I wszystko to, co było we mnie w podświadomości, miękkie, to, co było czułe, to się pokazało. Po tych rolach i w Soli ziemi czarnej, i w Brzezinie dostał pan bardzo ważną nagrodę, nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego. Dostał pan też nagrodę, która nazywała się Gwiazda Filmowego Sezonu 71, którą przyznał panu magazyn filmowy. I pisał: Olgierd Łukaszewicz ma 24 lata, jest rewelacją ostatniego sezonu filmowego. W ciągu roku zagrał czołowe role w czterech filmach. Pozostał jednym z najsympatyczniejszych aktorów, skromny i uśmiechnięty, ciągle zdumiony, że tyle mu się poświęca uwagi, z przejęciem podpisujący setki autografów i bardzo zażenowany, gdy dostrzega śledzące go z zachwytem oczy jakże licznych wielbicielek. Te ostatnie zresztą są coraz częściej smutne, odkąd się Olgierd Łukaszewicz ożenił. Nie tylko na ekranie, ale i w życiu z młodą aktorką Krystyną Marzec. Pan czuł wtedy... Grażyną Marzec. Słucham? Grażyną, o co ja powiedziałem? A nie, to nie. Myślałem. Grażyną Marzec. I co pan wtedy, ten młody chłopak, który otrzymuje te nagrody, który otoczony jest wielbicielkami, który rozdaje te autografy, o którym tak się pisze, który udziela wywiadów, co pan wtedy czuł? Pan, jak z dzisiejszej perspektywy pan myśli o tym momencie, to była absolutna euforia, to było lekkie uderzenie wody sodowej do głowy, czy też nie? Jak się pan wtedy czuł w tym czasie właściwie takiego wielkiego fetowania pana jako młodego, bardzo zdolnego aktora, który jeszcze zagrał w dodatku tak świetne role? A w ogóle się nie orientowałem w tym, że ja jakąś karierę robię. W ogóle... No, wziąłem udział w takiej audycji, w której wielu brało udział telewizyjny i że potem było losowanie autografów, jak do nas napiszecie, no to dostałem potem takie pudło, 6 tysięcy osób napisało. Ale nie wiedziałem, co z tym zrobić w ogóle. Nie? Co z tym? Jakiś czas były jakieś piwnice, a potem żałuję. Chociaż często były bardzo konkretne propozycje. W biuście mam tyle i tyle, w biodrach tyle i tyle. Ale jakiś byłem głupi, nic w ogóle nie kojarzyłem. W ogóle, to jest tak śmiesznie, zatytułowana jest ta audycja Moja Droga, tak? Więc właściwie zachęca mnie do takiego, no, takiej melancholii przeglądu jakiegoś, tak? Myśmy mieli kompletnie inne wyznaczniki tego, co jest karierą, naprawdę. Karierą prawdziwą jest teatr, jest duża rola w teatrze i wszystko inne jest taką miłą pianką dookoła, taka, która może kogoś wynieść i tak dalej. Dlatego to nie było sukcesem. Dla mnie takim... jakąś siłę zdobyłem. O, nareszcie była rola Franca, czy Karla w Ameryce Kawki w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego. E,
Ja teraz niedawno robię jakieś porządki w papierach. Znalazłem na przykład swoje recenzje z Niemiec, gdzie się znalazłem w 90-tych latach. I tam wymyśliłem sobie spektakl Monodram, Psalmy Dawida, który robiłem w Polsce, no, w stanie wojennym. I kurczę pieczone, widzę tam, no już takie komplementy w tej prasie niemieckiej, jakie padały pod moim adresem, a ja tego też jakby tak nie umiałem tym się tak cieszyć, szczerze mówiąc. Ale dlaczego? Bo gdzie indziej się odnosi sukcesy, są inne pola, na których się na prawdziwe sukcesy odnosi. No dzisiaj się patrzy, jak się zaczerpnęło w durszlak, co mi zostało z lat, co tam jest. Tak. Tak właśnie widzę, patrzcie, ile ról teatralnych przeleciało, bo to jest istota tego medium, tak. A jednak filmy zostają. Telewizja okazała się też w ogóle, ileż ról zagrałem w telewizji i one też tak przeleciały. I to wielu ilu kolegów, tak? Jak ja kiedyś prosiłem o to, żeby wyświetlono nie perłę w koronie, tylko sztukę, która dostała złoty ekran, to nie wyświetlono, bo to by za drogo kosztowało, a to potem się okazało 6000 złotych w telewizji. Miło jest dziadkowi wspominać, że się kiedyś miało takie sukcesy. I że to coś tam znaczyło. Spotkałem tak ciekawych ludzi. To były tak fajne emocje, które porwały mnie zawsze w świat jakiś wyobrażony, świat bajki. Ja pamiętam, jak pisałem do Janusza Majewskiego te listy, utożsamiając się kompletnie z rolą Kikeryca, którego grałem. Zresztą na jakiś tekst napisałem i to literatura wydrukowała. Pan Putrament do mnie zatelefonował osobiście. Ma pan jeszcze jakiś tekst? Coś. A to był tekst, który tłumaczył rolę Kikeryca już po filmie, bo były ataki na ten film. Jakby z pozycji przeżytej roli pisałem do wyobrażonego jakiegoś tam bohatera. Także, wie pan, większe, jeżeli chodzi o owoce sukcesu, to po dziejach grzechu. niż po tych filmach. Wie pan, że mogła mnie ominąć seksmisja? Mianowicie, pan Zygmunt Hübner robił W oczach zachodu Konrada i on widział mnie tam w tej roli. A ja mówię, ale ja mam propozycję do filmu, do seksmisji. Miałem też wówczas propozycję do Królikiewicza, Ford 13. Królikiewicz mówi do mnie, co ty komercję wybierasz. Ale w seksmisji też był mój brat, dowcipny scenariusz. No chciało mi się w tym grać. Tak ja czułem żal pana Hübnera do mnie, że ja jakąś tam komedię wybieram, a nie ważne przedstawienie będące w dyskursie społecznym, prawda, z polską rzeczywistością PRL-u. Ale jakaż to była trafna decyzja, wybrania tej seksmisji, jak się okazuje, z dzisiejszej perspektywy, bo ten film po pierwsze właśnie przełamał w sposób dość znaczący, powiedziałbym, pańskie portfolio najpiękniej umierającego polskiego aktora, bo nie umierał pan nieustająco. W bardzo nawet w radio, proszę pana, też umierałem, mam parę takich oddechów za sobą. No właśnie, bo opisano tak o panu, że pierwszy prawdziwy amant od czasów Osterwy, kruchy i wrażliwy, uduchowiony nieszczęśnik, najpiękniej umierający polski aktor. Pan, i to wszystko pisali? Pan to wszystko pisali, ja to wynotowałem z prasy, nawet z różnych okresów, nawet wynotowałem sobie
że pan protestował, próbował nawet protestować przeciwko temu, mówiąc, że nie jest pan amantem wcale, nie jest pan romantycznym kochankiem, ale ludzie i tak podchodzili z tego, co wyczytałem, do pana na ulicy, na przykład, i potrafili podejść do pana i powiedzieć: pani Olgierczyk, ja tak płakałam, jak pan umierał. Czy pan nieustająco umierał, a ludność płakała? Tak, z radością witam. No to pan żyje. To pan żyje. Tak. Ale proszę pana, na Marszałkowskiej podchodzi do mnie, późno w nocy idę i podchodzi do mnie trzech, czy do muru, czegoś ode mnie chcą, nie wiem tam. I jeden z nich mnie rozpoznaje. Mówi: co ty, Łukaszewicza będziesz bił? To jest coś. To jest coś. Ale to pan żyje też mi się bardzo podoba. Czyli to było nieustające zaskoczenie, że pan jednak żyje mimo tych nieustających rzeczywiście śmierci w tych filmach. Ale ta seksmisja, wracając do seksmisji. Ale wie pan co, przecież ja bym się wziął za te hantle, o których mówi mój starszy brat też do mnie, ale Andrzej Wajda powiedział do mnie: słuchaj, jednego takiego już mamy, popatrz na Daniela, tak? Mm-hmm. Ty zostań taki, jaki jesteś. Przeraźliwie chudy. Jeszcze pamięta w 1984 roku Teresa Krzemień pisała właśnie o psalmach Dawida, że ja się tam inspiruję Kawką, właśnie przeraźliwie chudy. Także jakieś odkryłem jakąś lukę w tym rynku na takiego. I bardzo cenię sobie na przykład rolę w Kapeluszu pełnym deszczu w telewizji, w reżyserii Tomasza Zgadły, narkomana. To było egzotyczne wtedy i uczyłem się tego na Nowowiejskiej w szpitalu. Doktor Thiele mnie tam przygarnął do swojej grupy takiej rehabilitacyjnej i zapoznałem chłopaka, który ćpał. I on mnie jakby uczył objawów. Także później lekarze, których spotykałem, wyrażali się z uznaniem o efekcie tego grania. Czyli ten kontrast między Danielem, tak, i między tym chorowitym, to spowodował, że grałem wiele takich właśnie ról pochodnych, bardziej z Brzeziny niż z Soli Ziemi Czarnej. To nie poszło w sól, to poszło w Brzezinę raczej. Nie żałuję, chociaż zmężniałem pewnie dopiero przy generale Nilu. Zresztą się cieszę właśnie, że zdążyłem. Ale to było też powodem pięknych odlotów. Grając w Sonacie Widm u Grzegorzewskiego, w Strindbergu, czy w ogóle postaci, które swoje życie kształtują pod wpływem nastrojowości, pod wpływem emocji, z którymi sobie nie potrafią dać rady. Nie pod wpływem rozumu, czynu, lecz tego, co w nich gra, co w nich szumi, co w nich się tam, jakie wewnętrzne spory ze sobą toczą. Ludzi pękniętych w sobie, ludzi winnych, poczuwających się do winy. W roli Franca w Pułapce bardzo mnie to zdanie Kawki: w walce ze światem sekunduj światu, przegrany. Jest taki wiersz Grochowiaka, który mówi właśnie o jakby takim delektowaniu się przegraną. Czyli nie o dynamice, sile i tak dalej, o pewnym zluzowaniu. I w buncie, i w tym Grochowiak, jego delektacja z śmiercią, odchodzeniem, rzeczami pominiętymi czy niepięknymi, jego mizerabilizm. To są wszystko klimaty, które ten atleta, których nie, nie,
nie penetruje. Ja to miałem później często na planie zdjęć, czy w konfrontacjach z aktorami, że kogoś pcha już do piłki, jak pchnąć piłkę, jak zagrać, jak być mocnym, dynamicznym, ale jest jeszcze cała noc, do której ten silny nie przyzna się w dzień. Czy kiedy pan postanowił pójść w tę komercję, czyli zagrać w Seks Misji i kręciliście państwo ten film, czy wyście się spodziewali, jak rozumiem, też się świetnie bawiąc na planie tego filmu, że to będzie taki hicior? A skąd? Komu mógł przypuszczać? Cała radość to był ten psikus w nas, władzy wyrządzonej tak totalitarnej w czasie stanu wojennego, 83 rok, że to się uda, pomiędzy sobą spiskowaliśmy, żeby broń Boże, nikt się nie domyślił, nie dowiedział, że my właśnie taką antyreżimową robimy komedię. Julek po latach zresztą mnie zdumiewa, bo on mówi, że on nigdy nie myślał, że on robi jakiś taki film antyreżimowy, a my wszyscy nawet otrzymaliśmy od producenta takie wskazówki, aby nie opowiadać o tym, bo nam zatrzymają produkcję. Nikt się nie mógł spodziewać, że tam jest, że są pokłady humoru, dowcipu, jakiejś polskiej specyfiki, który na Zachodzie nie bardzo rozumieją, a w Demolu tak doskonale rozumieją, że to przetrwa tyle lat. Ja niedawno, jak byłem na festiwalu w zeszłym roku w Czechach, no to miałem 7 minut w ogólnoczeskich wiadomościach telewizyjnych, bo to przyjechał teraz Seks Misji. No tak, podobno kiedy Seks Misja rzeczywiście jest grana, no do dzisiaj, kiedy jest grana w telewizji, to notuje rekordową oglądalność. Jest to rzeczywiście jakiś absolutny fenomen tego filmu. Można śmiało o tym filmie powiedzieć, użyć tego okropnego słowa, którego się dzisiaj nadużywa, czyli kultowy, bo jest to bez wątpienia film kultowy, film, którego się kolejne pokolenia oglądają, kolejne pokolenia, już inaczej pewnie go czytając, się śmieją. Znaczy jest to jeden z absolutnych, właściwie takich kanonicznych tytułów, które każdy w tym kraju zna. Ale zawsze to powtarzam, to zawdzięczam Jerzemu Szturowi. Oczywiście Julkowi, który to napisał, przecież mam pierwszą wersję scenariusza pisanego z panią Hartwig. Więc to tam bardzo się znowuż tak nie różni, bo to obrosło legendami, co tam Jurek Dodi. Jurek Dodi improwizował w ostatniej chwili tam. Ciemność, widzę ciemność, ale dokładnie to, co trzeba było gdzieś dodać w danym momencie i to, co przetrwało właściwie, co trzyma. Więc cieszę się, nazywam to sobie, że znalazłem się w tramwaju, który mnie wiezie przez te lata, ale motorniczym jest tutaj Jurek Sztur. Za to tramwaj teatralny miał dość sporo przystanków, bo rzeczywiście pańska droga teatralna to właściwie Warszawa, przede wszystkim sceny warszawskie. I właśnie tak sobie pomyślałem, że łatwiej byłoby wyliczyć teatry, w których pan nie był aktorem, panie Orgieldzie, niż te, w których pan był. Ale spróbujmy, bo pierwszy był teatr dramatyczny, sam początek lat 70. Potem się pan przeniósł do Teatru Współczesnego, ale na chwilę. Potem było 8 lat w Teatrze Powszechnym. Potem 11 lat w Powszechnym, potem studio. Studio. Potem, chciałem się przy tym zatrzymać na tym wyjeździe do Niemiec. Ale wie pan przycisnę, że pan współczesny. Na krótko, ale przecież tam zagrałem z Tadeuszem Łomnickim, graliśmy. Tadeusz wtedy grał Lira. Kiedy grając Lira, odszedł z tego świata, tak, szekspirowskiego. Ale on miał 47 lat. Jak się go ogląda, jego fotografie, brodaty, to mógł wtedy już grać tego Lira szekspirowskiego. I właściwie wydawałoby się, że miał tę rolę już zrobioną, gotową. I Maja Komorowska grała młodą, jakby moją żonę. Ja grałem młodego i ducha swojego potem
Lindsay Anderson tam był kiedyś na próbach i jakoś tak pozytywnie tam się o mnie wyrażał. To była ciężka szkoła pod ręką Erwina Axera. Obserwowałem wielkich aktorów, Henryka Borowskiego, Władysława Krasnowieckiego, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie w teatrze. A to skończysz jeszcze tę drogę, bo były potem Niemcy, niech się zatrzymamy, Teatr Narodowy, współczesny, polski. Skąd, panie Olgierdzie, te zmiany teatrów w pańskim życiu? Dlaczego pan zmieniał adresy teatralne tyle razy? A jakby mnie ktoś tak naprawdę uznał, że jestem zdolny i że dawałby mi jakieś duże role do grania, to by mnie trzymał. A tak zawsze był niedosyt, zawsze jakieś pouczucie, że już mi tu nie dadzą żadnej roli specjalnie. Ja mówię, to uciekam. Czyli to było spokojnie za rolą? Dzisiaj aktorzy starają się wyrzucać często sami dyrektorów, bo są niedocenieni. A ja uciekałem od dyrektorów. Od jednego do drugiego. I czasami się to opłacała taka technika. Ja w ogóle uważam, że aktorstwo jest zawodem wędrownym, jest niezwykle ożywiające poznawać różnych ludzi, różnych aktorów. Tak zresztą graliśmy przecież. Do południa się grało, próbowało w teatrze, biegło się na nagrania do telewizji. I dzisiaj są aktorzy, którzy lubią być całe życie w jednym miejscu. Nie, ja nie. Ja co chwilę coś zmieniałem, co chwilę siebie widziałem. No bo przecież, proszę bardzo, komercyjne nie, w Niemczech też komercyjne filmy, tak? Weźmy science fiction, mamy Alchemik, mamy liryczne, mamy monodramy, 5 monodramów zrobiłem. Dwa po niemiecku, jeden od początku do końca po niemiecku, to List o Polsce Heinego. Więc w różnych formach aktorstwa byłem aktywny. Koncerty, filharmonii, o właśnie, teraz mamy ten moment. Na przykład pani Penderecka mnie dwukrotnie zaprosiła do Egmonta Beethovena. Raz dyrygował nasz dyrygent, raz hiszpański. W każdym razie były tam całe partie, 20 minut po niemiecku. Dlaczego chcesz po niemiecku? No, Olbryski to robił po polsku. No ale spróbuj po niemiecku. I to tak mi zostało. Tak się, no, to zabawa jest potem, jak się tym, tak się popisuje zawsze tym kawałkiem, który tam zapamiętałem. Dieser Schlaf, du kommst wie ein reines Glück, ungebeten, unefleht. Am willigsten, du lösest die Knoten des strengen Gedanken, vermischest alle Bilder der Freude und des Schmerzes, ungehindert fließt der Kreis inneren Harmonien und eingehüllt in gefälligen Wahnsinn versinken wir und hören auf zu sein. To jest jak muzyka po prostu, jeżeli tego mówić Goethego rozpacz gasnący Egmont, prawda, mówi o że się znika z tego szalonego świata, jak w szalonym śnie. To powiedziane po niemiecku. Mam muzykę, po polsku gorzej, ale mogę powiedzieć co innego, zawsze się jeszcze się bawię. Można powiedzieć coś polskiego po niemiecku. Litauen, Vaterland, du gleichst dem Wohlbefinden, wie groß dein wahrer Wert ist, kann nur der ergründen, der dich verlor. Ich kann all deine Pracht und Schöne. Mickiewicz, tak? Dzisiaj go gorzej wypowiadam, to na tym popisie. Ale ja rzeczywiście sporo recytowałem Mickiewicza, współczesnych polskich poetów.
po niemiecku i tak sobie też otwierałem drogę do niemieckiej publiczności. Ale ten wyjazd, panie Olgierdzie, do Niemiec, to był wyjazd z tego samego powodu, dla którego pan zmieniał teatry, czyli w poszukiwaniu roli, lepszej roli, w poszukiwaniu ciekawszych propozycji. Z tego powodu pan, bo to jest bardzo radykalny krok, żeby w wieku 43 lat, prawda, po 40 aktor zdecydował się wyjechać do kraju, innego kraju, nie znając w dodatku języka kraju, do którego jedzie, bo przecież pan nie znał języka niemieckiego. Nie. Ta radykalna decyzja wynikała z poczucia tego, że nie dostaje pan w Polsce propozycji, które pana by satysfakcjonowały. Czy tak, też... tak, dokładnie tak. Po prostu uznałem, że to jest ostatni moment zawalczenia o siebie samego. Jeszcze żeby zobaczyć siebie w innym świetle. I startowałem od pełnego anonima, tak? Byłem nikim tam. I wpierw ze studentami w Wiedniu miałem tylko akt bez słów grać Becketa. A już na dworcu kolega mówi, a może reżyser, z którym pracowałem w Polsce tutaj, austriacki, czy zagrałbyś jeszcze inną tam rolę? Ja mówię, no dobrze, na papugę się mogę nauczyć i coś zagrać. Nie ukrywam też te elementy frustracji. Wie pan, to była taka końcówka po stanie wojennym. No co z tego, że zagram jeszcze jakąś tu rolę, czy małą, już przychodziły te drugoplanowe, mniejsze. Sąsiedzi mają kolorowe telewizory, my nie mamy. Większe mieszkanie, skąd? Już nie będzie nigdy większego mieszkania, a tu nam ciasno. No i takie, a Wojtek Przeniak mówi tak do mnie, słuchaj, no musisz dać Panu Bogu szansę, no może to jest ta łódka, no musisz wsiąść do niej. No i tak się stało. To się zamieniło w 7 czy 8 lat tego wpierw rozkroku pomiędzy Polską i Niemcami. To były filmy. Po 3 miesiącach dostałem mojego pobytu tam rolę Polaka. W książce był właśnie potrzebny Polak. Ale oni chcieli, żebym grał po polsku. Ja powiedziałem nie, po niemiecku. Pozwolił mi reżyser grać po niemiecku. Zafundowali mi nauczycielkę wymowy. Z nią ćwiczyłem równocześnie te właśnie psalmy, ten monolog cały, 1,5-godzinny po niemiecku. No a zdjęcia miałem fenomenalnie, bo miałem Paryż, Monte Carlo, wyspa Jersey. Jak się chciało zmienić jakieś zdanie na planie wydyskutowane, to telefony rozdzwaniały się pomiędzy Rzymem, Londynem, Madrytem, Berlinem, żeby to wszystko złapać. Zresztą upadek muru berlińskiego przeżyłem właśnie w hotelu w Monachium na Kucza Plac. Widziałem to w telewizji. Dzisiaj po latach pytałem mojego bliźniaka, gdzieś ty był wtedy, jak padał mur berliński i tak dalej. On był w Sewilli. Kręcił dla szwajcarskiego producenta z Katariną Witt Carmen. I tam zresztą lód był i ona rzeczywiście też na ludzie. Tak sobie to wtedy tam ułożyli. I jak były wybory 89 rok, to ja się znalazłem już z tą jakby propozycją, z książką, tak mniej więcej na 1000 stron. Z klaunami przyszły łzy. Johannes Maria Zimmel. I już ją czytałem, już się szykowałem do jesiennych, prawda, występów w tejże produkcji. Ale jak przeglądam te notatki, znalazłem w Gazecie Polskiej tekst Ryszarda Smorzewskiego, który opowiada o tym, że jak on, konfrontując się z moim niemieckim na scenie, i z tymi, którzy opowiadali, no, że ja w 3 miesiące w ten język jakoś tak wsadziłem do głowy. Ja mówię, że połknąłem ten język.
że wlazł mi w szczęki język, w oddech, w brzuch. Tak jakoś to technicznie odbierałem sobie. No bo rzeczywiście, a po latach, jak już się znalazłem w Bonn, to już po filmach niektórych mi się wydawało koniec tej kariery niemieckiej, Jarocki zapragnął, żebym zagrał w 101 tam przedstawieniu zamiast Presa w Pułapce we Wrocławiu. Pojechaliśmy na festiwal tam, do Bonn, patrzę, a tam nie ma w ogóle mojego nazwiska, tam w ogóle nie ma plakatu, że to jest zmiana obsady. Ja byłem jako Włodzimierz Pres. Ale głos wewnętrzny mówił mi od pewnego czasu, ty swoje dostaniesz. I tak nie minęło 20 minut. Zawołali mnie do stołu dyrektora teatru, Manfreda Beilharza. Czy pan chce przyjść do nas, do teatru? Na 4 lata proponuję panu kontrakt. Odszedłem na bok, usiadłem na ławeczce i w związku z tym, że się spierałem ze swoim głosem wewnętrznym już od dłuższego czasu, to ten głos mówi, no masz. No i to było takie, chyba jedyny raz w życiu coś takiego, co mnie spotkało, że coś mnie prowadziło. No bo ja się z tym czymś kłóciłem w sobie. Ale też my nie myślałem, a nie, pojadę, to jest za późno. A córka mówi, tata, jedziemy. No i tak rzeczywiście wylądowaliśmy z całą rodziną, psem. Ciekawe, jak dzisiaj oglądam gazety, na przykład we Freiburgu jest tak, Dawid naszych czasów, ludzie w naszym mieście, jest tam wywiad ze mną, czy tam. I jest napisane, że ja interesuję się organizacjami aktorów i prawem aktorskim. Co potem oczywiście się spełniło w mojej roli prezesa Związku Artystów Scen Polskich. No bo do dzisiaj życzę Polakom takiego mechanizmu, jak mają tamci artyści, mają Związek Scen Niemieckich, a my nie mamy Związku Scen Polskich. I wtedy byłoby tak, między jednym i drugim można byłoby negocjować. Widzę, że się włącza prezes ZASP-u, więc ja już nie dopuszczając pana prezesa jednak do głosu dzisiaj, chciałem zapytać pana na koniec, panie Olgierdzie, którą z pańskich ról w teatrze pan uważa za swoją najważniejszą, największą rolę? Pan osobiście, którą? Nie było tych ważnych ról tak wiele, to może 3, może 4. I co to są za 3 role? A może 4? To jest Kafka. To jest wszystko, co się wiązało z Kafką, bo to nawet jeżeli w telewizji robiliśmy listy do Mileny z Barbarą Sassdorf, tak, to od tego spotkania w Ameryce u Grzegorzewskiego, poprzez Franca w Pułapce Różewiczowskiej, aż do powiedzmy takiego filmu niemieckiego, w którym stałem się przewodnikiem po miejscach, gdzie Kafka mieszkał, po mieszkaniach, po domach, niemiecka produkcja. To wszystko, co się wiązało z nim, dało mi stwierdzę, że to był ten najważniejszy nurt we mnie. Nie wiem, czy moje największe osiągnięcia, ale to, co dało mi najwięcej. I to było jakoś tak, przeplotło się przez życie i nagrody też jakieś tam były. Gdzieś się to też umiało puentować. Lot nad kukułczym gniazdem? Lot nad kukułczym gniazdem, bardzo kocham tę rolę. Grałem rolę Bibita Jąkały, który przestaje się jąkać pod wpływem jakiejś jednej nocy zamówioną prostytutką.
ale najistotniejsze były te psychodramy, które organizowała siostra przełożona, siostra Ratchet, grała ją Mirosława Dubraska. I ona właściwie manipulowała i upokarzała tą swoją kreacją na supermatkę tych swoich pacjentów. Rola napisana fantastycznie, Dale Wasserman, autor, bo można ją było grać na pograniczu czegoś tragicznego i śmiesznego. Tam odkrycie dla mnie, w sensie formy aktorskiej, był płacz na końcu, kiedy jest on, widzimy go przez moment wyzwolonego, a potem znowu upokorzonego, na kolanach, prawie nagi. I wtedy wymyśliłem, no tak wracając tak do tych swoich ról, że tam na dole jest dziecko. Na dole jest małe dziecko w każdym z nas. A płacz poprzez zachłystywanie się powietrzem, tam gdzie brakuje długo powietrza, aż wreszcie jest kaskada dźwięku. Ja do dzisiaj, tak szczerze mówiąc, jak idę gdzieś koło jakiegoś przedszkola i słyszę dzieci, które bronią się iść do przedszkola, jestem tak wzruszony i poruszony, że to jest dla mnie jakaś taka synteza pewnej sytuacji życia. My właściwie nie chcemy istnieć, jeżeli dowiadujemy się, że jesteśmy skazani i tak na śmierć. To jesteśmy jak te dzieci, co do tego przedszkola idą. No i to gdzieś trafiło w nutę, to gdzieś eksplodowało, to było jakieś takie... Oczywiście to aktorstwo jest tą przyjemną prowokacją wobec samego siebie, tak? Kiedy człowiek odkrywa, idzie bezwstydnie w to, co go niesie, niezależnie jak mnie osądzicie, i wtedy odkrywa się forma. Ona się pojawia w takim macaniu, ale w takiej jakiejś uczciwości, bezradności. Nie można niczego założyć. Trzeba ileś na ślepo próbować. To ja panu, panie Olgierdzie, życzę, żeby pan na ślepo dalej próbował i szedł, bo my tutaj na tych spotkaniach z cyklu Moja Historia nic nie podsumowujemy, absolutnie. Więc życzę panu kolejnych cudownych ról i w teatrze, i w kinie. I chciałem panu dać na koniec mały upominek, właściwie coś, co dajemy wszystkim na pamiątkę tego spotkania. To jest pański portret autorstwa znakomitego rysownika Robala. Każdy nasz gość taki portret otrzymuje i ja go panu na koniec wręczam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten plakat piękny. Tylko. Dziękuję bardzo. Olgierd Łukaszewicz. A ja dziękuję państwu, że przybyliście posłuchać tej gawędy instytucji. Już je chwaliłem tutaj panu, który czuje się zakorzeniony jako prezes ZASP-u. Ponieważ to za czasów mojej pierwszej kadencji, we współpracy z panią Dorotą Buchwald, marzyliśmy o powstaniu takiego instytutu, na który czekało środowisko teatralne 70 lat. I to się stało w 2002 roku, 24 października, był list intencyjny, a przedtem 2 września mój list do pani Aleksandry Jakubowskiej, podówczas wiceministra kultury. I ten instytut już ma tyle lat i zostałem zaproszony jako gość. Dziękuję. Na to przyjemność.